Dzień dobry, z tej strony Itana oczywiście, wracamy z League of Legends, ale wracamy do... Właściwie można powiedzieć, nie wracamy. To chyba będzie pierwszy ARAM, jaki jest u mnie na kanale i oczywiście wylosowało mi Siona, więc... Postać, którą troszeczkę grałem, więc co nieco tam o niej wiem, więc cały czas powtarzam więc. Tak więc, powinno być chyba dobrze. Mamy Nunu, mamy Gunplanka, mamy Syndrę, Akali, więc wszystkie właściwie postacie walczące w zwarciu. Natomiast u nich jest Varus i MF-ka, więc można powiedzieć Kennen. Zapowiada się całkiem, myślę, ciekawie. Jeszcze czekamy na Akali i czekamy na MF-ka. Niech się załadują do końca. No i oczywiście zaczniemy rozgrywkę. Ostatnio troszeczkę więcej pograłem sobie tych aramków z tego względu, że po prostu mniej czasu zajmują, a też nie trzeba się jakoś tam specjalnie nad nimi nadwyrężać. Po prostu zwykła naparzanka. Oczywiście jest jeszcze ten tryb krwawego księżyca, czy jakoś tak, gdzie jest totalna naparzanka, ale jakoś on mnie do końca nie satysfakcjonuje, więc zagrałem sobie kilka gier, a potem stwierdziłem, że jeżeli już mam się troszkę pobić, to wolę sobie włączyć aramkę i tyle. Przynajmniej będzie sprawiedliwie, bo wszystkie postacie będziemy mieć losowane. Co jest jakąś tam zaletą, ale z drugiej strony wadą też, bo czasami potrafi po prostu, nie wiem, trzech supportów dać. Co oczywiście jest kiepskim wynikiem. Ale cóż, skoro losowo, to losowo. Tylko u nas by się przydało ktoś... Jakaś postać dystansowa. No teoretycznie Gangplank może ze swoimi beczkami. Troszeczkę tutaj z dystansu. No i Syndra. Też można powiedzieć na drugiej linii. Natomiast Akali, no. I ja raczej powinniśmy być po prostu na samym froncie. Natomiast u nich trzy postaci z tyłu, dwie z przodu. No i Kennen, który będzie zapewne padał do nas, żeby troszkę nam tutaj piorunkami popsuć zabawę. No, wszyscy mamy po 100%. Tak więc zaczynajmy. Bo nie ma co. No. Kółeczko cały czas się kręci, więc na pewno to nie jest kwestia jakiegoś zacięcia się. Przynajmniej dobrze, że to wprowadzili. No. W końcu. Co my tu mamy? To na pewno będzie mi potrzebne. Okej, na pewno w tanka bym chciał wszystko, żeby poszło. Zróbmy tak. Miejmy nadzieję, że plan pójdzie dobrze. Zrobię sobie tutaj oczywiście tą czwórkę i powinno być. Powinno być dobrze. No. Ale mógłby ktoś do mnie podejść, czy coś takiego? By się z pewnością przydało. No. Poszło całkiem dobrze. O, tego. Dobra, Kennena. Oczywiście już sobie dorwę. No dobra. Tyle byłoby po mojej stronie. 3 asysty, 1 śmierć. Także nie jest najgorzej. Zrobię się taki full tank, po prostu wszystkie przedmioty defensywne i będę tutaj pomagał tym, że będę ich troszeczkę spowalniał. Z pewnością będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra.
Dobra. O. Uda mi się? No nie uda mi się MF-ki. A szkoda. O, ktoś ma pingu 700. Całkiem sporo. Dobra. Dwie śmierci, ale mamy 4-3, więc... Nie jest najgorzej. Myślę, że powinienem stąd po prostu podchodzić. Okej. Okej, udało się. O, załatwmy go. Ajdź, uciekło. No i to ja zabiłem Alistara, także jest dobrze. Ajdź, prawie. Prawie, prawie. Dałoby mi się coś tutaj do uleczenia. Skoro chcę iść w totalny pancerz, to też potrzebuję zdecydowanie dużo zdrowia i dużo regeneracji zdrowia. Siadam. Dobra, myślę, że... Dobra, i tak już padłem, więc... Mogę przynajmniej spróbować ich jakoś tam obić. Okej, mamy pelerynkę. Na pewno... Mi się przyda, później regeneracja zdrowia. To będę chciał. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Dobra. Jedziemy tam w nich. Oj, troszeczkę to nie wyszło tak, jakbym chciał. No dobra. Przynajmniej udało mi się Kennena zabrać ze sobą. Wrażenie magiczne. Okej, no widzę, że tutaj nam dużo dobrego robi. Bardzo mnie to cieszy. Do prawie 440, jak dobrze przymierzę. Powinno pójść. Okej, nie trafiono. Demet. Uda mi się... Chociaż może... Ach, tego Alistara mogliście. Wszyscy mogli tłuc Alistara. To by z pewnością troszeczkę bardziej tutaj pomogło. Ten Kennen wpadł jak chciał. Ty nie wiem po co tutaj... ruszałaś. Weźmy sobie WW. Ktoś tu jest? Chyba nie. Okej, troszeczkę. Dobra, w razie czego mogę w nich wpaść. Uwolnieni. A to byczek.
No. No i porobieni. Jak to miało być? O, Gangplank. Czemu nic nie robisz? Jeszcze bym się troszkę podleczył. Okej. Troszeczkę po prostu za długo tam zostałem, ale... Co tam? Kolejne pieniążki. Czemu by nie? O, kogoś mamy. Kto tutaj nam ucieka? Cały czas mnie stunują. Co nie jest zbyt dobre. Na pewno nie jest zbyt dobre. Weźmy sobie tak i weźmy sobie tak. Ile tam wieży im zostało? Trochę zostało. Teraz mógłbym tutaj po prostu wpaść, ale obawiam się, że po prostu cały czas by mnie stunowali. Dobra. Weźmy sobie troszeczkę pancerza. Tutaj doróbmy. Czy tutaj ktoś jest? Oczywiście, i spalił fleszę. Gdzie uciekasz, moja droga? Okej, okay, no mam 9. Gdzie są te miniony? Okej. Okay. Troszeczkę tutaj udało się. No dawaj, 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 szybko. Bum. No i ładnie. No, przydałby się ktoś do pomocy. No, zresztą i tak pewnie zginę. No, dziękuję. Dobra. A, dobra. I tak musiałem tam zginąć. Odporności na magię. No myślę, że to by się przydało. I tutaj głównie widzę, że... Chociaż mieszanie. Może to by się przydało? Czy to jest pancerz? Ja bym chyba chciał regenerację. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Jak zrobimy takiego mega dużego tanka, wtedy to powinno iść całkiem sprawnie. Dobra, zróbmy tak. Powinno się to jakoś... opłacić. Miejmy nadzieję. Potrzebuję pieniążków. Okej, okay, udało się. Tak też może być. Może tu mnie trochę biją.
Okej. Udało się. A ciebie już nie dogonię. Dobra, jedziemy z tym koksem. A, obrażenia. Dobra, zróbmy tak. Jaki to ma zasięg? To ma zasięg na całą mapę, więc mógłbym teoretycznie po prostu w nich paść. To nie byłby głupi pomysł. Ustawię się gdzieś tutaj. Dobra, jedziemy. Bum. No, tak to miało wyglądać. Czemu mnie ciągle ogłuszają? Co ty tu próbujesz? Chociaż zabiję ciebie? Zabiję. Okej, opłacało się. Także to było w miarę opłacalne. Mamy to. Okej. Odporność na magię. Chyba to może się przydać. Chociaż zróbmy to. Chyba Akali nam coś tutaj nie dopisuje. Dobra, widzę, że ja tutaj chyba coś za bardzo szaleję, a mojej drużyny oczywiście nie ma w pobliżu. O, zabijcie go. No. Trudno, żeby go zabić. Całkiem przyjemny. Tylko, że nasza Akali niestety nic, a nic sobie tutaj nie robi, więc prawdopodobnie przez nią przegramy. No. Dajcie tego. Tą krowę. Ja tutaj więcej nie zrobię. Tą krowę trzeba wyeliminować. No w końcu. Co on tam zbudował? Wszystko co możliwe na defensywę. Okej, udało się. Okej. Jakoś to idzie.
Dawaj, dawaj, przywracaj mi zdrówka. Moja zbrojo. Możemy to jeszcze wygrać. Myślę. Albo i nie. MF-ka. No, prawie. Prawie się udało. Może to coś pomoże? No, to może być ciekawe. Bucików myślę, że nie ma co tutaj za bardzo robić, bo i tak padam w sam środek, więc szalić. Osiem sekund. I mogę tam wpadać. Cholera, gdzie ja tu stałem? To było wielkim błędem. Raczej dużo obrażeń nie robi. No poczekałbym. Chciałbym te 8 sekund odczekać, żeby mi trochę... Okej. Udało się zabić MF-kę. Pięknie, mamy wszystkich. Jeszcze tylko czekam te 8 sekund i... Jak pięknie idzie moje zdrówko. Jeszcze może to wygramy, chociaż tego ulta troszkę tam skrzeniłem. Można powiedzieć, że nie tylko troszkę, nawet bardzo. Okej. I załatwieni. Co to, w trójkę gramy? No nie, dobra. Syndra gdzieś idzie. Powoli, ale idzie. Próbuję, tak. Okej, ja padłem. Chodź tutaj. No nie wyszło to, tak jakbym tego chciał. Ta krowa strasznie tutaj irytująca jest. Dobra. Już jestem. Co z tą krową? Już bardziej się nie da. Dobra, idziemy. Było ciężko. Dobra. Udało się. Syndra powoli idzie.
Okej, okay, ulta nie trafiona. Krowę trzeba. Ona tutaj najwięcej nam bruździ. No. Tak to miało być. Dobra, MF-ką to nie ma co się przejmować. Ona tutaj dużo nie zrobi. No, no właśnie. No, tylko ja muszę odejść, bo troszkę tutaj jestem. Dobra, jeszcze 2 sekundy. I odzyskujemy życie jak szalone. Krowę. Czemu ja tu jestem sam? God damn it. Gdzie byli pozostali? No ta krowa trochę bije. Odporność na magię. Może to? A może to? Wprawdzie już mam 40%. Okej, zróbmy tak. Trzeba troszeczkę więcej zacząć bić. No, zaczęło wyglądać to całkiem dobrze. Okej. Problem w tym, że przydałby się Gangplank i przydałby się Nunu. Niestety żadnego z tych nie mamy tutaj. Okej. Tarcza, tarcza, tarcza. Okej. Nic więcej tutaj nie zrobię. Przydałoby mi się troszkę odzyskać życia. Akali wróciła.
Dobra. Nie potrzebuję 7 sekund. O, dawaj, dawaj, dawaj. 5 sekund. No dobra. Już mogę odzyskiwać życie jak szalone. Dobrze, wróciła Kali, tak mamy jeszcze jakąś szansę. Chociaż ta Kali teraz nic de facto nie robi. Dobra, krowa nie podejdzie. Ja muszę odzyskać po prostu trochę życia. Spadaj stąd. Dobra. No i dobra. Krowa załatwiona. Teraz mamy większe szanse. Czy tutaj ktoś był? Nie, tam nikogo nie było. Okej. Udało się. Dobra, nie ma co. Może on mi tutaj skoczy. Nie, dobra, tak padłem. Musiałem paść. No dobra, no i więcej z tego nic tutaj nie wydusza. Co mógłbym kupić? Nie, nie poddajemy się. No, gdzie jestem? 10 sekund. Tą krowę. Lać tą krowę. Zatrzymani. No. I tak to powinno wyglądać. Pytanie, no jak bardzo zdążymy? Teoretycznie wygrywamy to nawet. Jak się zbierzemy wszyscy w kupie, to damy radę. Bez sensu. Okej. Tak też może być. Więcej będzie mi tu ciężko. God damn it. God damn it. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? No niewiele. Niepotrzebnie chyba skupiamy się na tej krowie, bo ona tak dużo obrażeń jednak nie zadaje, to... Raczej inni zadają te obrażenia. Na przykład Varus, na przykład Kennen. Ta
to na tym 16 poziomie to raczej nie jest w stanie tutaj nic zrobić. No i niestety przez Akali właśnie przegrywamy. Ale okej, okay. Inhibitor wstał. No dobra, no. Przez Akali tak naprawdę przegraliśmy, ale zabawa z Sionem była całkiem ciekawa, tak więc cóż mogę rzec. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.